taka to już jest ta wiosna. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest totalna lipa na razie. Ani ja, ani moi znajomi nie łowią żadnych większych ryb. Wszystko malutkie. Duże ryby widać, ale w ogóle nie biorą. Jedynie co to jakieś tam przyłowy bolenia słyszałem, że kolega miał. A tak poza tym to jest raz zimno, raz ciepło i te ryby to nie mają w ogóle ochoty jeść. Ciężko jest, gdzieś tam na zachodzie nad Odrą na Wiśle coś tam połowili, a u mnie na Podkarpaciu to jak na razie nie słyszałem, żeby ktoś tam złapał jakieś ładne. Także trochę lipa. Niedługo tutaj mam zawody w maju. Zobaczymy. Myślę, że będzie trochę cieplej i ryby będą współpracować. A tymczasem idę zobaczyć jeszcze jedną miejscówkę. Może tam się coś będzie działo. Siema. Jeszcze słów kilka o sprzęcie. W moim zestawie tleniowym to jest wędka Batson RX6. Numer blanku to, z tego co pamiętam, 1141. Wędka 2-10 gram. Akcja medium. Bardzo dobrze trzyma ryby. Nie spadają. No i fajnie amortyzuje każde branie. Czuć wszystko elegancko. Kołowrotek Shimano Sepia 3000S. Link do filmu z kołowrotkiem macie gdzieś u góry. No i co? Nawinięta rzepka. Akurat teraz mam Dragon HM 80 0,16 mm. Myślę, że jest to żyłeczka w sam raz, na klenie bez problemu da radę wyholować na taką żyłkę nawet bolenia 70 cm, co zdarza się częstym przyłowem. No i co? No i chyba tyle. Na końcu oczywiście gobler. Wędeczka ta ma 2 m 90 cm, czyli długi kijek. Lubię łowić na długie kije. Niektórzy lubią krótkie, ja lubię długie. No i co? Walczymy, zobaczymy. Może coś się uda jeszcze dzisiaj złowić. Siema. Taki średniaczek, ale fajnie uderzył. Jest. Taki może z 30 cm.
drugi w granicach 30. Sporta wytlenik. O nie, w końcu jakaś ryba lepsza. Fajnie przywalę. Pięknie uderzył w nurcie. Dawaj kotwicę. Dobra. Tak, jest ponad 30 metrów.